Sprzęt elektroakustyczny jest bardzo popularny. Wszyscy jesteśmy jego użytkownikami, ale nie wszyscy wiemy, na jakich zasadach oparte jest jego działanie. Jednym z istotnych elementów urządzeń elektroakustycznych są przetworniki elektroakustyczne. Przetwornik elektroakustyczny ma za zadanie przetworzenie energii fali dźwiękowej w energię elektryczną, zamieniając drgania cząsteczek powietrza na odpowiadające im drgania elektryczne lub odwrotnie. Działanie przetworników oparte jest na wykorzystaniu znanych nam zjawisk fizycznych. Każdy z nas bawił się magnesami i mógł zaobserwować, że bieguny różnoimienne przyciągają się, a jednoimienne odpychają. Takie zachowanie magnesów jest wynikiem oddziaływania na siebie ich pól magnetycznych. Kształt linii pola magnetycznego można pokazać przy pomocy opiłków żelaza rozsypanych wokół magnesu sztabkowego. Pole magnetyczne powstaje także wokół przewodu, przez który płynie prąd. Jeżeli przewód zwiniemy w cewkę, obraz pola będzie taki sam jak wokół magnesu sztabkowego. Pole magnetyczne można wzmocnić, umieszczając wewnątrz cewki rdzenie z określonych materiałów. Przepuszczamy prąd przez cewkę z umieszczonym w niej rdzeniem ferromagnetycznym. Wytwarza ona pole magnetyczne takie jak magnes sztabkowy. A tak zachowuje się żelazo, które umieszczone zostało w zewnętrznym polu magnetycznym. Nabrało ono właściwości magnetycznych, stało się magnesem. Różne metale różnie zachowują się pod względem magnetycznym. Jedne są magnesami, własności magnetyczne niektórych ujawniają się dopiero pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Inne, na przykład miedź i aluminium, są obojętne magnetycznie. Metale, które ulegają namagnesowaniu pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, nazywamy ferromagnetykami. Składają się one z maleńkich magnesików, tzw. domen, które pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego porządkują się. Ferromagnetyk staje się magnesem. Cewkę z rdzeniem ferromagnetycznym, przez którą płynie prąd, nazywamy ferromagnesem. Siła przyciągania zależy tu od wartości prądu. Jednym z przykładów przetworników elektroakustycznych przetwarzających sygnał elektryczny w akustyczny jest słuchawka telefoniczna. Wykorzystano w niej cewkę z rdzeniem ferromagnetycznym. Elementy składowe słuchawki to membrana i umieszczony pod nią rdzeń ferromagnetyczny z cewkami. Jeżeli przez cewki płynie prąd o zmieniającej się wartości, to membrana jest przyciągana przez elektromagnes i drga w takt zmian prądu. Drgania te wytwarzają dźwięk odpowiadający częstotliwości zmian prądu. Ponieważ wokół przewodu, przez który płynie prąd, wytwarza się pole magnetyczne, przewód zachowuje się jak magnes i jest odpychany przez magnes trwały, wytwarzający stałe pole magnetyczne. Siła odpychania będzie zależała od wartości prądu. Zjawisko to wykorzystano w głośniku do przetwarzania sygnału elektrycznego w akustyczny. Głośnik składa się z papierowej membrany, połączonej z cewką z drutu miedzianego, która osadzona jest w szczelinie magnesu. Ułożenie opiłków pokazuje nam istnienie szczeliny, w której porusza się cewka.
Głośnik może działać również w kierunku odwrotnym. Fala akustyczna dochodzi do membrany, membrana porusza cewkę w szczelinie magnesu, następuje przecinanie linii sił pola magnetycznego, w cewce indukuje się napięcie i zaczyna płynąć prąd. Zmiany prądu są takie jak zmiany sygnału akustycznego. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przetwornikiem elektroakustycznym jest również adapter. W adapterze mechaniczne drgania igły gramofonowej przetwarzane są w drgania elektryczne, które są wzmacniane we wzmacniaczu. Drgania te można obserwować na oscyloskopie. W prezentowanym adapterze wykorzystano przetwornik piezoelektryczny. Igła zamocowana jest w ten sposób, że przy przesuwaniu się w rowku jej drgania przenoszą się na płytkę piezoelektryczną, w wyniku czego na okładzinach płytki gromadzą się ładunki elektryczne, co z kolei powoduje, że sygnał mechaniczny przetworzony zostaje w sygnał elektryczny. Można zaobserwować, że rezystancja styków między pałeczkami węglowymi zmienia się przy zmianie siły docisku, następstwem czego jest zmiana natężenia prądu. Zjawisko to wykorzystano w najstarszym przetworniku elektroakustycznym w mikrofonie węglowym. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mikrofon węglowy zastosowano we wkładce mikrofonowej słuchawki telefonicznej. Wkładka mikrofonowa składa się z komory wypełnionej proszkiem złożonym z ziarenek specjalnego gatunku węgla. Jedną ściankę komory stanowi ruchoma membrana, a przeciwległą ścianką komory jest nieruchoma elektroda. Przestrzeń między nimi wypełniona jest ziarenkami węgla. Pod wpływem głosu zmienia się ciśnienie akustyczne, a więc zmienia się rezystancja styku między ziarenkami węgla i wartość prądu w takt drgań membrany. Innym sposobem zapisu dźwięku jest taśma magnetofonowa. Głowica magnetofonowa to przetwornik elektroakustyczny służący do bezpośredniego zapisu i odczytywania dźwięku. Podczas zapisywania dźwięku przez uzwojenie głowicy zapisującej przepływa prąd zmieniający się według częstotliwości akustycznej. Zgodnie ze zmianą prądu zmienia się pole magnetyczne w szczelinie głowicy, które oddziaływuje na taśmę magnetyczną zawierającą w emulsji cząsteczki stali, trwale je magnesując. Namagnesowanie to pozostawia na taśmie ślad magnetyczny odpowiadający zapisanemu dźwiękowi. Można to zaobserwować na oscyloskopie. 7, 8, 9, 10.